Scenariusz filmowy ma też bardzo ściśle określoną formę zapisu. Nie można pomylić scenariusza filmowego z powieścią, z opowiadaniem. Od razu, jeżeli weźmiecie scenariusz filmowy do ręki, od razu rozpoznacie, że jest to scenariusz filmowy. Z czego to wynika? Scenariusz filmowy musi być zapisem, który będzie zrozumiały dla wszystkich członków ekipy. Dla reżysera, dla operatora, dla dźwiękowca, dla aktorów, dla rekwizytora. Informacje, które są podane w scenariusze, muszą być jednoznaczne. Nie mogą budzić żadnych wątpliwości. To ma oczywiście wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o styl zapisu, o styl literacki. Dlatego scenariusz zapisujemy jak najprostszymi słowami, jak najprostszymi zdaniami. Nie ma tam miejsca na ozdobniki, nie ma tam miejsca na wątpliwości. Nie może być miejsca, ponieważ słowo musi być zrozumiane dla wszystkich jednakowo, dla wszystkich członków ekipy. To nie dotyczy oczywiście dialogu, który jest formą zapisu mowy, która jest żywa, która musi być żywa, która podrabia język, którym mówimy na co dzień. Natomiast forma zapisu didaskaliów, czyli tego, co dotyczy ruchu bohaterów, ich działań, ich akcji, musi być jak najbardziej obiektywna. Dlatego to ma wielki wpływ na formę zapisu scenariusza, która wykształciła się gdzieś tam w latach 30. w Hollywood i do tej pory obowiązuje. Na całym świecie scenariusze zapisuje się dokładnie w ten sam sposób, po to, żeby wszyscy byli pewni, wszyscy członkowie ekipy, że czytają to samo. W scenariuszu, jeżeli się mu przyjrzycie, zobaczycie następujące rzeczy, które są niezmienne. Zawsze na początku sceny widzimy nagłówek, który jest nazwą miejsca, w którym odbywa się akcja. Zapisuje się to w ten sposób. Wnętrze albo plener. A jeżeli akcja przenosi się z wnętrza do pleneru, to stawiamy taką kreskę albo odwrotnie, z pleneru do wnętrza. Potem piszemy miejsce, w którym się dzieje akcja. Powiedzmy, że jest to pałac. Może to być również stodoła, może to być cokolwiek, co sobie wymyślicie. A wreszcie po myślniku zapisujemy, czy jest to dzień, czy jest to noc, czy jest to zmierzch, czy jest to poranek. Czyli informacje dla przyszłych ludzi, którzy będą produkowali ten film, którzy będą planowali, kiedy te zdjęcia mają się odbyć. Kiedy ekipa ma wyjechać na zdjęcia? Powiedzmy, że to jest dzień. Potem jest o tyle łatwiej, kiedy ci ludzie będą, ekipa filmowa będzie wyruszała na zdjęcia, będą wiedzieli, że wszystkie zdjęcia, które dzieją się w dzień i w pałacu, będą mogli nagrać jednego dnia. To jest nagłówek sceny. Nagłówek sceny zawsze piszemy dużymi literami. Potem zapisujemy akcję. I zawsze w czasie teraźniejszym, tak jak mówiłem, czas teraźniejszy jest obowiązujący dla scenariusza. Napiszmy sobie jakąś bardzo uproszczoną akcję, czyli na przykład Anna wchodzi do pokoju. Nazwę postaci zawsze piszemy dużymi literami, na przykład Anna. I zawsze na środku kartki. Co tu zrobiłeś? Napisałem w czasie przeszłym celowo, żeby uświadomić wam, że uwaga o tym, że posługujemy się czasem teraźniejszym, dotyczy tylko didaskaliów, czyli zapisu działań bohaterów. Natomiast to, co dotyczy dialogu, może mieć już formę otwartą. Możemy się posługiwać każdym czasem gramatycznym, jaki sobie możemy wymyśleć. Używa się również w scenariuszu, oprócz nazwy miejsca, w którym się dzieje akcja, oprócz nazwy działań postaci, nazwy postaci i dialogu, tak zwanego wtrącenia, czyli na przykład Anna. Jeżeli Anna powie, cieszę się, cieszysz się, że
jestem? To ma to wartość pozytywną. Anna rzeczywiście cieszy się, że nasz bohater jest. Natomiast jeżeli dodamy w nawiasie pod nazwą Anna słowo ironicznie, to jest już zapis intencji, z jaką aktorka musi te słowa powiedzieć. Czyli to, co było pozytywne, co jest plusem, staje się nagle minusem. Ten zapis, wtrącenie pod nazwą postaci, okazuje się więc bardzo ważną bronią, bardzo ważnym narzędziem, jaką dysponujemy my, scenarzyści. To znaczy może zmienić o 180 stopni intencję, z jaką mówi bohater, czasami główny bohater.